jesteśmy bezpieczni. Siemano, Hubert. Same grube ryby. Same grube ryby. Hubert Miściwojewski, Alan Kwieciński. Cześć. Dobry wieczór. Dobry wieczór wszystkim. Dobry wieczór. Alan, jak ocenisz tarczę swoich rywali? Ja powiem tak, jeden coś pokazał. Który? Ten w czarnych włosach. No. Ja nie wiem, jak oni się nazywają za bardzo. Lasik Pazik. Flippy Flap. Nie, no ale tak szczerze. Bolek i Lolek. Co? Powiedz coś. Nie wiem, no. Nie wiem, wypadło na Pazika na wyliczankę, bo sobie zrobiłem wyliczankę, od którego zacznę. No i zacznę sobie, tak naprawdę zobaczę od którego. Alan, ja widziałem, jak oni tarczowali, ty nawet nie patrzyłeś. Ty w ogóle bierzesz tą walkę na poważnie, bo mi się wydaje, że ty jesteś full relax. Tak, ale ja się stresowałem 2 tygodnie temu. Nie jest trochę tak, że teraz przychodzisz tylko i wyłącznie po wypłatę i tyle, że takie tak zwane easy money? Nie mnie to oceniać, wiesz, nie mnie to oceniać. A komu innemu, tylko tobie. Ja robię walkę, oczywiście dam z siebie wszystko, bo robię to dla kibiców, robię to dla nich i oczywiście nacieszę oczy jutro. A nie boisz się tego, że jesteś zbyt rozluźniony? Nie, ale nie jestem rozluźniony. Obudzili wilka, naprawdę obudzili wilka, zobacz, serio. Obudzili wilka i nie lubię, jak ktoś tak, wiesz, kurwa gada tak jak on, wiesz? A właśnie coś się działo na ważeniu, czy nie? Bo mnie nie było, nie widziałem. No wiesz, pierdolili głupoty, ale mówię, no cały czas, kurczę, wiesz, tam ten Lasik, kurwa, cały czas gdzieś coś, kurwa, gada i wiesz, no. Ale negatywne emocje wzbudzają, to trzeba przyznać. Tak, no negatywne tak, jak najbardziej. Alan, dobra, co dalej? Jest Muran, do którego wczoraj nawet dzwoniłeś na Zadymie. Ja zadzwoniłem, to oni do mnie zadzwonili. Okay. Dobrze, że zadzwonili, bo dla mnie to jest... Następny, chciałbym z nim następną walkę zrobić. Już pomijają wszystkich, z nim kolejną walkę chciałbym zrobić. I mówię to wszystkim. Ale Muran ewidentnie może nie ucieka, tylko tak... Odchodzi od tego pojedynku z tobą. Bo się boi, jest obsrany. Dajcie mu tyle, ile chce pieniędzy i zrobimy taką walkę, że będziecie wszyscy zadowoleni. Biłbyś się z Muranem w MMA, w K1, obojętnie, jak? Obojętnie w czym, naprawdę. No właśnie, Alan, bo ty teraz bijesz się w K1 z nimi. Ostatnio bijesz się w K1, wracasz do MMA, czy nie? Tak, jak najbardziej. Mogę z Muranem się bić w MMA. No to dobra, to oceń tarczę Murana dzisiaj z boksu. Nie ma co oceniać, serio, naprawdę nie ma co oceniać. Nawet tam chłopaki do mnie podzieli, ja pierdolę, abyś go zlał. Czyli co, kolejny rywal? Jak najbardziej chcę. Alan, wróćmy też do... Za to, co powiedział. Za to, co powiedział. Możesz mnie, może ktokolwiek może mnie obrażać i tak dalej. Jeżeli ktoś mi wchodzi na rodzinę, no to... Ale już mu kiedyś ktoś powiedział, żeby nie wchodził na rodzinę, a on się dalej nie nauczył. To chciałbym go nauczyć w końcu. No, rodzina to jest taki temat wrażliwy. Alan, inne organizacje, będziemy Cię widzieć, czy nie? Bo podobno masz dużo kontraktów podpisanych, z tego co ja wiem. A ile wiesz? Bo nie wiem, czy nie wiem, co wiesz. No, wiem, że masz minimum 3. Znaczy, no, z 3 organizacjami. Tak. Ja od tej pory, od nowego roku robię tak, że nie robię czegoś takiego, że ktoś mi coś obiecuje. Alan, zobaczysz teraz, a Alan zobaczy na Sengali. Jeżeli, kurwa, czegoś nie mam na papierze, To po prostu nie biorę tego na poważnie. Jeżeli ktoś mi daje papier, Alan, proszę bardzo, podpisujemy, masz walkę tutaj, pewną? Okej, wtedy wchodzę. A już koniec, urwało się to, że ktoś mi coś obiecuje i ja daję, jak to się mówi, na gębę. Ostatnie pytanie, to kiedy zobaczymy Cię znowu? Jak po tej walce, jak będę zdrowy, będę gotowy i chcę się bić jak najczęściej. Ja powiedziałem, że to jest mój rok. To jest rok tygrysa. To jest mój rok. Chcę... Cytat z filmu pana Kawulskiego. Chcę... Chociaż ten rok przeżyć jak życiem tygrysa, nie 20 lat życia brzuchu. Prawie tak, prawie Ci się udało. Trzymaj się, dzięki. Dziękuję bardzo.